Witam Was serdecznie w kolejnym epizodzie. Dzień dobry Panie i Panowie. Dzisiaj mam opowieść ku przestrodze. Opowiadam ją dopiero teraz, bo nie miałem wcześniej w ogóle czasu na to, żeby taką historię Wam opowiedzieć. A mam nadzieję, że skorzystacie z tych doświadczeń, które miałem, bo ja już byłem przekonany święcie, że zgubiłem swojego Mavica. Nie będę tutaj czarował, bo niektóre filmy na YouTubie są takie, że goście dają tytuł typu jak zgubiłem swojego Mavica, a później go odnajdują. Tu raczej chciałbym opowiedzieć o tym, jak go odnalazłem, co jest kluczowe, ale wszystko po kolei. Dlaczego go zgubiłem? Był to taki dzień, dosyć długi, słoneczny, ładny dzień. A moja żona testowała nowy samochód, więc postanowiliśmy pojechać na bezdroża i zrobić kilka fajnych ujęć tego samochodu właśnie z drona. I myślę sobie, kurczę, zrobię fajne najazdy właśnie z góry, z boku, trochę takich panoram właśnie z tym nowym autem, wszystko z Mavica. Odpaliłem Mavica i leciałem sobie tak około 1,5-2 km nad drogą. Pusto, same pola takie jurajskie, góry i doliny, przepięknie. W okolicach właśnie bardzo mało zaludnionych, gdzie nic nie jeździ. I robiłem naprawdę fantastyczne ujęcia, które mi się podobały. Akurat też był już prawie zachód słońca, około 19. Myślę sobie, kurczę, mam mega ujęcia i taki szczęśliwy. Jeszcze wysiadłem z auta, dziewczyny jechały. Ja prowadziłem kontroler z powierzchni ziemi, trochę się przesunąłem, robiłem sobie najazdy, trochę odejść. Nad samochodem jechałem, wszystko w miarę w zasięgu wzroku. Na koniec myślę sobie, zrobię jeden długi najazd przy nadjeżdżającym, czy właściwie odjazd przy nadjeżdżającym pojeździe. Wszystko super, oprócz tego, że już miałem poziom alarmowy baterii. I jak zrobiłem ten długi odjazd, to akurat wysokie drzewa zasłoniły mi całkiem Mavica. Pamiętajcie o tym, że też patrzyłem jeszcze na samochód, więc to było dość mocno skomplikowane. Do tego jeszcze byłem dość mocno zmęczony, bo to już ja byłem od 5 na nogach, a to była godzina może 19:30. Myślę sobie, dobra, to teraz się zwrócę, jeszcze podlecę szybko w trybie sportowym, bo jeszcze chciałem zrobić jeszcze jedno ujęcie. Miałem wtedy około 20% baterii. No i tak sobie podleciałem w tym trybie sportowym, że zupełnie nie wyczułem, akurat to był jeden z takich nielicznych momentów, kiedy zupełnie straciłem orientację i w złym kierunku poleciałem około 300-400 metrów w trybie sportowym. Byłem pewien, że lecę w jedną stronę, a poleciałem zupełnie w inną stronę. No i nagle, słuchajcie, sytuacja taka, że jestem, że straciłem go z oczu, jestem jakieś 500-700 metrów na tym trybie sportowym i Mavic mi zaczyna lądować. Myślę sobie, no kurde, ładnie. I znowu na tym pomylonym kierunku, bo ja dopiero się zorientowałem, że pomyliłem kierunek później. I na tym pomylonym kierunku jeszcze próbowałem go trzymać, jeszcze próbowałem wracać. Odpaliłem sobie mapę z aplikacji, ale oczywiście nie ten punkt odniesienia mi się pokazał. Home point był zupełnie gdzie indziej. Nie uruchomiłem tego Dynamic Home Point. Także to była prawdziwa komedia pomyłek. No i dobra, i nagle widzę, że mam tych baterii, nie wiem, 7, 10 może, w przedziale między 7 a 10% Mavic zaczyna lądować. Okej, nie widzę go i nie słyszę. Myślę sobie, coś jest nie tak, bo ja powinienem go widzieć i słyszeć, patrząc na mapę. Okazało się, że home point był zupełnie gdzie indziej. Dopiero po chwili się zorientowałem, że Dynamic Home Point nie był aktywowany i właściwie miałem zupełnie gdzie indziej ten punkt bazowy. No dobra. I co się dzieje dalej? Mavic zlądował, ja widzę, że mam jeszcze 5% baterii i dystans, jaki mi się pokazał, to ponad 1000 metrów. Mówię, kurczę, coś jest nie tak. No i dobra, odpaliłem mapę i na mapie było położenie drona. Mówię, no to dobra, do żony i do córki, dziewczyny, jedziemy znaleźć Mavica. I znalazłem drogę, która prowadziła w miarę najbliżej Mavica. Okazało się, że tam jest pole.
i to pole zarośnięte mocno dość wysokim zbożem takim do pasa. Myślę, no dobra, kurczę, jest to pole, przejdę się i odpaliłem funkcję Find My Drone, bo w międzyczasie co się stało, a mianowicie jak zanim dojechaliśmy, to moja bateria się wyładowała w Mavicu. Sytuacja dosyć krytyczna, myślę sobie, moje szanse znowu bardzo zmalały w odnalezieniu drona. Dlaczego zmalały? Ano dlatego, że nie ma baterii, czyli nie jestem w stanie uruchomić ani lamp, ani tego sygnału. Bo pamiętajcie, że w funkcji Find My Drone można pomocniczo jeszcze LEDy uruchomić i można uruchomić jeszcze sygnał dźwiękowy. Ale przy wyłączonym Mavicu, przy wyczerpanej baterii można zrobić tylko jedną rzecz, a mianowicie zweryfikować jego ostatnią zarejestrowaną pozycję. I tak zrobiłem, ale to nie było takie proste. Jak już odpaliłem i zweryfikowałem pozycję Mavica, okazało się, że jestem w miejscu, gdzie praktycznie nie ma dostępu do internetu. To jest niewiarygodne, ale są jeszcze miejsca w Polsce, gdzie nie ma dostępu do internetu. I mówię, no kurde, kaplica totalna. W międzyczasie te dziewczyny moje się zaczęły niepokoić. Ja mniej więcej widziałem tak co do 10 metrów, gdzie może być ten Mavic, ale tam było bardzo to wysokie zboże. I dziewczyny zaczynają już mnie poganiać, więc mówię, dobra, pojadę do domu. Słuchajcie, odwieźć dziewczynę. Pojechałem odwieźć dziewczyny. To było mniej więcej 20 km od mojego domu. No może 20, około 20-25 km. Okej. Okay. Już zaczyna się ściemniać. Myślę, kurczę, no to co? Zjem trochę, bo się przygotowałem na to, że będę co najmniej 2 godziny szukał tego Mavica. Wziąłem sobie picie, wziąłem sobie latarkę czołową i wziąłem sobie takie grabie. Myślę, te grabie mogą mi pomóc, to są grabie do liści, one mogą mi pomóc buszować w zbożu i wyczuć Mavica. Myślałem jeszcze o wykrywaczu metalu, ale nie miałem nikogo w pobliżu, kto mógłby mi taki wykrywacz pożyczyć. Więc wróciłem na miejsce sam i byłem w takim, kurczę, stanie emocjonalnym, byłem taki no, podłamany, że miałem trudność w ogóle znalezienia tego miejsca i pomimo, że w domu załadowałem sobie Wi-Fi i ta mapa była aktywna w domu, to znowu na miejsce, jak wróciłem, to nie była aktywna, także komedia pomyłek mnie spotkała tego dnia. Ale wiadomo, że jak jest człowiek zmęczony, jeszcze jest poddany stresowi i jest już na nogach kilkanaście godzin, to też jego umysł nie funkcjonuje na pełnych obrotach. Więc postanowiłem sobie znaleźć tą ostatnią pozycję właśnie poprzez funkcję Find My Drone. Znalazłem jego położenie i wszedłem dokładnie, sam podszedłem w miejsce, gdzie wskazała mi aplikacja i wbiłem tak na sztorc te grabie. I myślę sobie, dobra, to jest mój punkt odniesienia i dalej będę stopkami chodził, zataczając kręgi w zbożu. Myślę, kurczę, rano to pewnie będzie prawdziwy właśnie krąg w zbożu. I oddalałem się coraz bardziej po okręgu, tak jakbym kręcił właśnie spiralę. Coraz dalej od tych grabi, czyli od miejsca, w którym aplikacja. I słuchajcie, nie wierzyłem, naprawdę nie wierzyłem w to, że znajdę Mavica. I po jakichś 5 minutach i w odległości około 5 metrów od tych wbitych moich grabi znalazłem Mavica. I on nie leżał na glebie, tylko tak osiadł na zbożu. Mniej więcej tak był powieszony, gdzieś na 90-80 cm. Niesamowite uczucie, jak zgubi się swojego drona i się go znajdzie. Każdy, kto coś takiego przeżył, to wie dokładnie, o czym mówię. Po prostu mega przygoda, ale mam też nauczkę na przyszłość, że jak mam krytyczny poziom baterii, czy niski poziom baterii, to naprawdę nie robię już odjazdów, tylko powinienem go przynajmniej mieć cały czas w zasięgu około 50-100 metrów, nie dalej. A ja miałem go gdzieś mniej więcej na 300 metrach i chciałem sobie wrócić, a poleciałem właśnie w drugą stronę. Taka nauczka i mam nadzieję też, że skorzystacie z tego doświadczenia. Natomiast nawet jeżeli wyczerpie się bateria, to akurat moje doświadczenie było takie, że w promieniu 5 metrów od wskazanego miejsca tej ostatniej zanotowanej pozycji Mavic właśnie spoczywał. Życzę Wam, żeby Was takie sytuacje nie spotkały, ale akurat ja takie doświadczenie miałem i się nim dzielę. Przy okazji pozdrawiam serdecznie moich widzów. Wszystkiego dobrego. Szczególnie pozdrawiam chłopaków Szymka, jego tatę. Pozdrawiam Sebę i pozdrawiam Sławka. Trzymajcie się. Cześć. I
słuchajcie, i doszedłem teraz. Tamte moje grabie, jakieś 5 metrów stąd, to jest lokalizacja, którą wskazał mi Find My Drone. Szukałem go około 10 minut i znalazłem. Po prostu kosmos.